Witajcie drodzy widzowie, Jarko260, Myśko Niasianistko i zapraszam Was na mecz. W ramach Ligi Santander kolejki numer 5. Dzisiaj o godzinie 14:00 Real Madrid podejmuje u siebie Majorkę, więc bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do spotkania. No nie, dobra, trzeci komplet, o. Ustawienia. No nie wiem, 4 minuty. Dobra, ustawienie. No to jeszcze. 14. I zaczynamy spotkanie. Zarządzanie zespołem, tylko jeszcze sobie sprawdzę, czy mam wszystkich, co nie powinienem mieć. Dobra, ja. O właśnie, a może Marian? No czekaj, Marian. Bo Marian widziałem w powołaniu. Asensio. No dobra, jedziemy. Gramy. Z miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. A przed nami ciekawie zapowiadający się mecz hiszpańskiej La Liga. Real Madrid zmierzy się z Majorką. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Drużyna Realu Madryt na ten mecz teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w formacji obronnej David Alaba wystąpi razem z Ederem Militão. Federico Valverde oraz Eden Hazard wystąpią w roli bocznych pomocników. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, w linii ataku osamotnione napastki. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Choć Estadio Santiago Bernabeu do dziś należy do największych obiektów piłkarskich na świecie, to nawet w porównaniu z latami 80. pojemność tego obiektu nie przytłacza. Owszem, jeszcze na Mistrzostwach Świata stadion ten mógł pomieścić 90 tysięcy widzów, a przecież po przebudowie w latach 50. przychodziło na niego 120 tysięcy widzów. Przyznam, że nie mogę się doczekać, aż zobaczymy sami. Jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Zadowolony teraz trener wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli trzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. No to mamy 1-0. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Czy wykorzysta tę okazję? Fuck. Real Madryt od rzutu rożnego.
Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. No i zmiana posiadania piłki. Dobra ta interwencja. Eden Hazard w dryblingu robi to, co do niego należy. Napędza kolejny atak. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Batalia. Dobrze, teraz mija rywala. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Dobrze obroniony strzał. I teraz strata Realu. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! I gol, proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie, mają teraz dwie bramki przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. No to mamy 2 do 0. Szarżuje teraz piłką w stronę pola karnego. To dobry zwiastun. Teraz okazja przed nim. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Dośrodkowanie z rogu w wykonaniu Modricia. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Tak jest, proszę Państwa. Kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. No i... Notowamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Ależ to jest popis jednego zespołu. Postawę drugiej ekipy najlepiej przemilczmy. Batalia. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Przy piłce teraz Toni Kroos. Był faul, ale sędzia daje grać. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Powiększają przewagę. 5 do 0. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Santiago Bernabeu, mamy przerwę. Dobra, od razu wznawiamy, co by się... Dobra, Mariano wchodzi. Rodrigo i Kamavinga. I zaraz Krosa, Ceballos,
Dobra, Ceballos. Takie... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Czy zdoła strzelić? Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Gol! No co ja mam Państwu... Gol w Stadiony Świata. Widzieliście to? Stało chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego zrywa. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. A więc pogrom 6 do 0. Skutecznie teraz broni piłkę. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Czekajcie, bo mnie coś zdenerwuje. Muszę coś wziąć. No. Błąd i strata. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzut wolny dla Realu Madryt. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Okazja do strzału! Znakomita interwencja. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda, ale może teraz będzie szansa! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Bez problemu wybiegł przeciwnika w pole. Obronił, ale piłka w grze. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj bramka. To było przecież nie do obrony, ale popis między słupka. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Udane wejście, akcja przerwana. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Ale strzał zablokowany. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak, Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Spokojnie teraz interweniuje Courtois. Real Madryt traci teraz piłkę. No i nie udało mu się zatrzymać rywala. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. I przejęta piłka. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić.
Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mariano Diaz. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Próba podcinki. Bramka! Co za sprytny strzał! Doskonale podcięta piłka. Tu było trzeba odrobinę bezczelności. Bardzo dużo techniki. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Takie bramki można oglądać w nieskończoność. Mierzona i precyzyjna podcinka nie dała szans na obronę. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Real Madrid dostaje rzut wolny. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem. Od góry do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, łapkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Do jutra. Trzymajcie się.